Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie, który dzisiaj przeznaczony jest głównie dla youtuberów. W tym filmie postaram się opowiedzieć Wam, jak zmniejszyć rozmiar pliku wynikowego Waszego wideo, dość skomplikowane, dzięki czemu przyspieszy Wam wysyłanie pliku do serwerów YouTube. Ok, to jest już tak skomplikowane, że sam się troszkę zgubiłem. Natomiast przygotowałem dla Was krótki tutorial, dzięki któremu opanujecie tą dość skomplikowaną sztukę. Ok, zaczynamy. Najpierw krótkie wyjaśnienie dokładnie o co chodzi. Większość z Was używa jakichś tam aparatów, zazwyczaj Nikona, Canona lub jakichś innych oraz montuje te filmy w określonych programach. Ja dla przykładów użyłem tutaj pliku wynikowego mojej żony z iMovie, który już wrzuciła do serwerów YouTube'owych. Natomiast plik sam jest dość duży, zajmuje 1,66 GB, co spowodowało, że wysyłał się bardzo długo. I teraz tu jest cały pies pogrzebany. Wy wysyłacie filmy, które są dość długie i w tym momencie, kiedy one dotrą na serwery YouTube'a, YouTube jeszcze raz je musi transkodować, żeby je po prostu zmniejszyć. W tym momencie i tak troszkę powoduje to utratę jakości, więc nie ma sensu wysyłać tam tych filmów takiej super wypasionej jakości, jaką otrzymujecie z Waszych programów. I teraz przede wszystkim, dla kogo ten film jest przeznaczony? Jak wspomniałem wcześniej, oczywiście dla youtuberów, natomiast dla ludzi, którzy mają jakieś problemy z łączem internetowym w domu na przykład. Ja tutaj korzystam z internetu LTE, który bardzo dobrze się spisuje, ale ma niestety ograniczenie miesięczne transferu, to jest chyba 90 czy 100 GB. W związku z czym no, możemy albo dokupić te gigabajty, albo no, zmniejszać te pliki. No, jak wiadomo, tutaj głównie żona produkuje więcej tych treści na YouTube'a, więc jest w stanie wykorzystać każdy możliwy internet, wierzcie mi. Natomiast no, trzeba jakoś sobie z tym radzić. Kolejnym takim ważnym aspektem tej całej sprawy jest to, że każdy z Was w zależności od tego, jakiego sprzętu używa i w jakim programie edytuje, będzie po prostu miał różny rozmiar tego pliku wynikowego. Jeżeli używacie iMovie lub Final Cut'a, Final Cut ciut mniejsze te pliki robi, nie wiem dlaczego, nie zagłębiałem się w to, natomiast to nie jest tutaj istotne. Ważne jest to, że to nie jest takie złote rozwiązanie, które zawsze Wam zmniejszy rozmiar pliku o 10%, o 20%, o 30%, o 60% czy o 90%. Nie tędy droga. Tutaj każdy z Was proponuje, żeby po prostu przetestował to moje rozwiązanie i sam sobie odpowiedział po prostu na pytanie, czy to mu się kiedykolwiek do czegokolwiek przyda. Na pewno przyda Wam się na wakacjach, kiedy jesteście w hotelu i po prostu macie kiepskiej jakości internet, no ale musicie czymś, że tak powiem, karmić tych Waszych widzów, najlepiej jeszcze codziennie. Musicie też te filmy jak najszybciej wysyłać. No i ostatnia taka sprawa, którą Wam opowiem, zanim przejdziemy do sedna sprawy. No niestety dokładacie kolejny element do Waszego workflow, które wydłuży się. Ja już przyznawam się, że testowałem to na dwóch różnych laptopach. W przypadku jednego 10-minutowy film transkodował się około 9 minut, a teraz przed chwilką robiłem to z tym kradzionym filmem żony i on transkodował się 25 minut. Film ma około 10 minut, natomiast ja jeszcze nagrywałem cały obraz po prostu do QuickTime'a, w związku z czym no, tutaj dwie operacje na filmach dość skomplikowane, no, myślę, że wydłużyły to do 25 minut. Efektów jeszcze nie znam, bo skończyłem to robić dosłownie przed chwilą, także dowiecie się o nich za chwilę, natomiast ja obecnie przedstawię Wam dokładnie krok po kroku mój bardzo prosty i skomplikowany jednocześnie tutorial. Dobra, przede wszystkim musicie zaopatrzyć się w programie, który nazywa się Handbrake. Jest on dostępny na stronie handbrake.fr. Dla Windowsa i dla komputerów Apple wygląda prawie dokładnie identycznie. Wszystkie zakładki, wszystko się znajduje w tych samych miejscach, tutaj nie będziecie mieli z tym żadnego problemu. Klikacie przycisk Download. Chyba nie muszę Wam mówić, jak instaluje się programy na poszczególnych systemach. Nie ma tutaj najmniejszego z tym problemu. Po zainstalowaniu ukaże Wam się tego typu okienko. Aby dodać
plik, który chcecie obrobić. Klikacie open source, klikacie dany plik, klikacie open. Program przez chwilę sobie pomyśli nad tym plikiem, co to właściwie jest. No i teraz u góry macie najważniejsze informacje. Tytuł filmu, jego rozdzielczość, ilość klatek na sekundę oraz ścieżkę audio. Najważniejsza z tego jest ilość klatek na sekundę, o czym dowiecie się za chwilkę. Ja robię coś takiego, że zawsze sobie wybieram z tych wszystkich presetów, które dostarcza producent, Fast 1080p 30. Video encoder wybieramy sobie H264, jak zauważycie, on jest wybrany, ale upewnijcie się 3 razy, czy przypadkiem te presety się nie zmieniły. H265 ma dużo, dużo większe możliwości w zmniejszaniu tych plików wynikowych, natomiast nie jest on jeszcze obsługiwany przez YouTube, z tego co mi wiadomo. I teraz druga ważna kwestia. Wybieracie sobie frame rate, czyli ilość klatek na sekundę dokładnie, która odpowiada waszemu plikowi filmowemu tutaj u góry. Jeżeli wybierzecie inną, mniejszą, program będzie po prostu losowo klatki wywalał. To nie jest program super inteligentny, który wam to ładnie, perfekcyjnie zmniejszy. On po prostu, jeżeli byście mu ustawili 20 klatek na sekundę, 5 klatek wam wywali. Tylko nie wiem, czy on to wywala, dzieli to i w różnych odstępach czasu, czy nie. W przypadku, kiedy wybierzecie sobie większą wartość, on to rozciągnie. Jeżeli to będzie wartość na przykład z 25 na 50, to on te klatki bodajże podwoi. Jeżeli byście wybrali 72 klatki na sekundę, no to nie jest to wielokrotnością 25. Logiczne, więc on jakieś klatki dołoży. Nie wiem, troszkę wywali. Ciężko mi powiedzieć, co on dokładnie z tym robi. W każdym razie film będzie wyglądał okropnie, ponieważ będzie skakał. Następnie mamy tutaj jakość, constant quality. Tutaj ustawiamy, ja zawsze ustawiam sobie dokładnie 22. W przypadku, kiedy przesuniecie suwak w lewo, jakość się zmniejszy, będzie to wyglądało jak nagrywane jakimś archaicznym telefonem. W przypadku, tutaj ważna uwaga, jeżeli będziecie chcieli przesunąć to w prawo, plik wynikowy może wam się również zwiększyć. Robiłem takie testy w przypadku jakiegoś takiego prostego pliku, który miał 50 mega nagrany telefonem i po obróbce tym programem po prostu się zwiększył i to chyba 4-krotnie do 200 mega. Więc nie ma sensu tego ruszać. Możecie tam 23-24 w ramach eksperymentu, więcej nie polecam. W pozostałych zakładkach mamy podsumowanie pliku, czyli dokładnie to samo co jest u góry, tylko że troszkę bardziej rozpisane. Wymiary, tego nie ruszamy, ponieważ możecie po prostu sobie troszkę nabruździć. Filtry, również wszystko trzymamy tak jak jest domyślnie. W zakładce wideo już byliśmy, następnie mamy zakładkę audio, tutaj nic nie ruszamy również, ponieważ możemy się spodziewać utraty dźwięku, na przykład jeżeli coś źle zaznaczycie, tutaj możecie sobie dodać napisy, ale to chyba wam do YouTube'a nie jest potrzebne. A tutaj możecie film podzielić sobie na rozdziały. Ok, kiedy mamy już wszystko ustawione, klikamy przycisk start. Ok, ja już mam tutaj film transkodowany, więc dlatego on mi napisał, że film już istnieje i pyta, czy go nadpisać, czy nie. No, oczywiście u was się ten problem nie pojawi. Jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem, pamiętajcie tylko o jednym, żeby plik tutaj w miejscu Save As miał rozszerzenie MP4. Wiem, że YouTube również akceptuje pliki w rozszerzeniu MOV. Natomiast w przypadku innych rozszerzeń, chociaż ten program ich chyba nie obsługuje, z tego co mi wiadomo, YouTube może stwierdzić, że ma nieznane rozszerzenie pliku, w związku z czym go pominie. Ok, w momencie kiedy naciskacie start, wkleję wam przyspieszony filmik, jak to transkodowanie wyglądało. Nic ciekawego, u tobą przesuwa się tylko pasek postępu. To jest plik źródłowy, z którego korzystałem. Jak widzicie, ma 1,66 GB. A teraz sobie przejdźmy do pliku wynikowego. Plik wynikowy w zupełnie innej lokalizacji filmy ma 353 MB. Jak widzicie, film zmniejszył nam się, nawet nie wiem jak to opisać. To jest ponad 7-krotna chyba, no nie będę dokładnie liczył. Ale powiedzmy, że objętość pliku wynikowego zmniejszyła nam się 6 razy. Co natomiast z jakością? Słuchajcie, powiem wam szczerze, że ja tutaj żadnej utraty jakości nie widzę. W przypadku wideo takiego, które nagrywacie w domu, takimi tradycyjnymi lustrzankami, tradycyjnymi sprzętami, utrata jakości raczej nie będzie zauważalna. Jeżeli nagrywalibyście jakąś bardzo profesjonalną kamerą, której cena jest w
setkach tysięcy złotych. Ok, tutaj zdecydowanie zauważycie, natomiast samo również oświetlenie, które stosujecie w waszych filmach, również wpływa na to, że jakość raczej nie będzie zauważalna. Im sprzęt będzie lepszy, im sprzęt będzie po prostu szedł w górę cenowo, im będziecie mieli lepsze światło i lepsze warunki do nagrywania, tym jakość, ta degradacja jakości filmu będzie zauważalna. Zapewniam was, że gdzieś tak do profesjonalnych Canonów 6D, bodajże 5D, tej utraty jakości nie zauważycie. To wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobał, a przede wszystkim, że wam się ten film przydał. Jeżeli tak, koniecznie dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, postaram się wrzucić również inne ciekawe triki, jak poprawić jakość waszych zdjęć bądź jakość waszych filmów. I to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!